Mówiliście Lamborghini Huracan najlepszym samochodem na drifty. Postanowiłem to sprawdzić i troszeczkę się nim pouczyłem driftować. To znaczy spróbowałem się pouczyć driftować i no jakoś mi to idzie, ale też go troszeczkę mocniej stuningowałem, jest znacznie szybszy. Instalowałem do niego głównie części, które dają sporo bonusów do prędkości i przyspieszenia, tak żeby ta prędkość i przyspieszenie były jak najlepsze. Zminimalizowałem statystykę skoku, przez co samochód nie powinien się specjalnie wybijać. Jak widzicie, kurczę, jest mega, mega szybki, ale i tak można niełatwo skusić na tej trasie, dlatego że tutaj jest bardzo wąsko w niektórych momentach, tak jak na przykład tutaj. Bardzo łatwo jest stracić mnożnik. Mimo to udało mi się jednym driftem zrobić 426 tysięcy punktów. Troszeczkę sobie trenowałem na tej trasie, ale głównie jeździłem sobie na obserwatorium, bo tam możemy w jedną i w drugą stronę sobie cały czas jeździć, co ja bardzo lubię. Oczywiście nie są to najwyżej płatne drifty chyba. Może nie drifty, tylko zawody, o, bo są jeszcze tam za 24 tysiące dolarów, ale zaraz wam pokażę, ile mam kasy, ile mam w ogóle wszystkich rzeczy sobie tutaj uzbieranych w Need for Speedzie, robiąc sobie cały czas te drifty głównie. I zaraz sobie pójdziemy na offroad, bardzo, bardzo lubię driftować. Troszeczkę się z tym Huracanem zaprzyjaźniłem, ale jeszcze musimy złapać byka za rogi, jak ja to mówię. Raczej jak wy to powiedzieliście na streamie, że właśnie muszę złapać tego byka za rogi. Jak widzicie, jeszcze potrafi płatać figle. Chodź, 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 cwaniaczku. Cyk, cyk. Dziwnie te drifty wyglądają, co? Oczywiście najważniejsza jest tutaj prędkość, z jaką będziemy robić dany drift. Aha, i ważne jest to, żeby nie mieć jej za dużej, żeby wyrobić na zakręcie. Ale ten samochód naprawdę nim się bardzo szybko driftuje, nawet nie używając nitra. Troszeczkę to nitro denerwuje podczas driftu, bo czasami potrzebujesz je od razu, a ono się tak włącza jakby z opóźnieniem, wiecie, o co chodzi. Ale mimo to naprawdę te Lambo nabija bardzo dużo punktów bez większego problemu nawet, jeśli oczywiście się odrobinkę sprawimy. Tylko ono ma to do siebie, że czasami właśnie za bardzo łatwo łapie tą przyczepność. O kurczę, ukończyłem nawet wyzwanie, z którym się tutaj biłem dosyć długo. Trzeba było zrobić 1000 metrów z driftu jednego driftu. Ach, nienawidzę tych samochodów tutaj. Ale one są zrobione specjalnie, czy postawione tutaj specjalnie, żeby nam robiły jako przeszkoda. Pięknie przebijam rekord. Udało się pobić wynik, kurde, ile ja tam miałem, nawet nie patrzyłem. Widzieliście, że nie poszło mi jakoś fantastycznie, kilka razy się rozbiłem, kilka razy straciłem mnożnik. 1200 metrów pojedynczego driftu, a punktów miałem 1 600 000, kurde! To jest najlepszy wynik na tej trasie. 836 tysięcy dolców mam zgromadzone, przez to właśnie, że cały czas driftuję. Zaraz wam pokażę, jakie mam części w tym Lambosie, bo to jest, kurczę, masakra. Losowałem, miałem tam chyba 50 żetonów i losowałem wszystkie najlepsze części do tego Lambosa, żeby ono było naprawdę fantastyczne do driftów i jest teraz. Dostaliśmy jakąś dostawę, ogarnijmy sobie. O, 4 dostawy nawet mam, bo tutaj jak kończę trasę i sobie coś tam wygrywam, albo kogoś pobiję na tej trasce, to dostaję właśnie te dostawy i mam ich dużo. Pneumatyka się przyda. Nie wiem, czy mam... Nie, mam pneumatykę w Lambosie. W którymś nowym samochodzie nie miałem pneumatyki. Ok, więc mamy wszystko 27 żetonów i dużo, dużo kasy. No i tym Lambosem można naprawdę niezłe punkty wykręcać. Co do wyglądu tych driftów, no wyglądają one dziwnie, tak? Nie wiem, czy to wygląda ładnie w waszym odczuciu. No, w Need for Speedzie w ten sposób nabija się dużo punktów, jak widzicie. Na pewno są osoby, które, i wśród was, które są w stanie nabić więcej punktów na tamtym drifcie, który sobie przed chwilą zrobiliśmy. No ale myślę, że mimo wszystko poszło mi całkiem, całkiem sprawnie. Jest to chyba mój najlepszy obecnie samochód, jaki mam w garażu. Jest to naprawdę koksu. Chodźmy w takim razie do salonu tuningowego i sobie ogarnijmy. O, może włączymy przy okazji muzykę. Muzykę sobie włączymy, bo ja chyba wyłączyłem sobie, bo coś tam mi przeszkadzała. O, no ja sobie przeważnie jak driftuję, to włączam sobie swoją muzykę taką ze Spotify'a czy coś.
Okej, okay, a sobie będziemy tutaj słuchać teraz takie. Więc tak, chodźmy sobie do warsztatu. Pokażę wam te kozackie części, bo to jest normalnie masakra. Oczywiście wszystkie z 18 poziomu, bo samochód jest wymaksowany, ale zobaczcie jaka jest konfiguracja. Mamy pomarańczowe i różowe części tylko i wyłącznie, przez co one dają nam bonus do hamulców, do nitra, do przyspieszenia i do prędkości. Najlepsza kombinacja, jaką możecie mieć do driftowego samochodu, wyścigowego, jakiego chcecie. Przyspieszenie od 0 do setki nie jest jakieś imponujące, jest powyżej 2 sekund, ale ta kombinacja części daje nam naprawdę rewelacyjne osiągi. Jest tutaj jeszcze jedna część, którą chciałbym sobie wymienić, bo tutaj mamy na skok. Dwie części, które chciałem sobie wymienić, bo tutaj mamy ulepszenie na skok i tutaj mamy na skok. Wolałbym, żeby było coś innego. No i tutaj mamy tylko pojedyncze ulepszenie na tych częściach, nie? Więc to warto by było sobie też zamienić na coś innego. Tutaj mam na przykład, mogę sobie ulepszyć troszeczkę przyspieszenie i troszeczkę, no ogólnie przyspieszenie tylko i wyłącznie. Ale chciałbym też polecować części, które dadzą mi ulepszenia po 3, jakieś tam dodatkowe ulepszenia dla tych części, tak? Bo już wszystkie inne części mam po 3 ulepszenia dodatkowe i dlatego ten samochód jest taki zajebisty dopiero teraz w tym prowadzeniu i ogólnie w driftowaniu. Podejrzewam, że gdyby to była wersja wyścigowa, to kurde, nie byłoby w ogóle rozmowy. No ale teraz tak, chodźmy sobie, bo mamy do roboty offroady. Offroady oczywiście musimy porobić wersją offroadową, czyli w moim przypadku jest to BMW X8M. Jeśli chodzi o X8, nie wiem czy tam ją zrobiłem chyba na max. Aha, miałem skoki poprawić chyba w X8, z tego co kojarzę. Chyba troszeczkę poprawiłem, tak. Bo już nie pamiętam, bo naprawdę dawno nie grałem wersją offroadową. Od ostatniego odcinka mega dużo driftowałem właśnie. O, jedziemy znowu w kierunku tych wyścigów offroadowych. Sobie tutaj przedriftujemy kawałeczek. Jeszcze między ruchem ulicznym, cyk. Nie driftuję jakoś jeszcze super, ale teraz jak zrobiłem ten drift na początku odcinka, to było naprawdę fart, bo tą traskę, no ciężko mi ją było opanować i długo nią driftowałem, więc to był zupełny fart, że udało mi się nią tak ładnie przejechać, mimo że tam kilka razy się rozbiłem nawet, nie? Mamy sobie strefę driftu, spróbujmy ją zaliczyć na 3 gwiazdki. Cyk. Ajajajajajajaj. Ale żem tam skopał. No i znowu skopię. Shit. Nie będzie 3 gwiazdy chyba, co? No trochę szkoda. Nie, są 3 gwiazdki. A dobra, nieważne. Tutaj mamy tak, zobaczymy BMW. Bo ja nie pamiętam. Chyba coś tam poprawiałem w tej BMC. W każdym razie mam trochę części tutaj. Chodzi mi o to, żeby ona nie była taka skoczna. Nie zależy mi na tym w ogóle. Aha, to musimy zmienić samochód. Już myślałem, że moja BMW jest taka wykokszona, ale też jest wykokszona. Jeśli chodzi o czas lotu, też jest zmniejszony. No jest zrobiona na koksa, nie wiem, tutaj chyba nie są części wszystkie jakieś tam fantastyczne jak w Lambo, ale powinienem sobie dać radę. Na ostatnim miejscu przez 80 sekund? Aha, chyba nie. Chyba nie. Tylko wyścig wokół jeziora? A nie nazywacie się kompania ryzykantów? Wybraliśmy ustronne miejsce, żeby przeprowadzić parę testów. Zobaczysz. Przeprowadzić parę testów? Zobaczysz. Ja myślę, że oni posługują się jakąś sztuczną inteligencją, no bo w poprzednim odcinku była taka akcja, że coś tam mają jakiś system, który zbiera dane ze wszystkich samochodów ruchu ulicznego, z taksówek, z vanów rodzinnych i tak dalej, nie? Ja myślę, że oni mają jakąś sztuczną inteligencję, która kieruje tymi właśnie zawodnikami, że zamiast zawodników... Wow, co to było? Drzewo w powietrzu, lol. Zobaczcie, tu się zatrzymali. Fajne jest to, że BMW fantastycznie taranuje. Jeśli dogonię tego ziomka z przodu, to jest akurat chyba typa, bo ma na imię Tess. Raczej tak się... Yo! Tak się nazywa ten drivatar. Ajajajajaj! Ciężko się skręca. Dobra, jedziemy. Jak go dogonię, to go zepcham i będzie po nim. Więc miałbym się trzymać tutaj na ostatnim miejscu i wygrać wyścig? No way. Może jak będę sobie robił jakieś tam pobijał czasy czy wyniki swoje, to wtedy się w to pobawię. Bo obecnie to trzeba cisnąć i to zdrowo. Mamy tu dwa okrążenia. Wow. I zobaczcie, teraz ten samochód wybija się z czegokolwiek. Mam pogorszone te skoki. Widzieliście w poprzednim odcinku było dużo gorzej z tym, a teraz jest sporo lepiej, nie? Zobaczcie, jak mi wysrało na koniec stawki.
sumie mógłbym zaliczyć chyba to wyzwanko teraz, nie? Także BMW teraz nie lata, tak jak wtedy. O, i tutaj zobaczcie, od razu spadam na 4 koła, jest fantastycznie. No mimo to udało mi się podgonić. A tamten w ogóle wyleciał poza ten, poza obszar mapki. Wszyscy wylecieli poza obszar mapki, ja też! I mnie zresetowało i zresetowało jednego na drugiego tutaj. To dziwne. To oni w tym miejscu będą się zawsze tak resetować? To jest ciekawe, to jest podobnie jak w Need for Speed Underground 2, jak się grało na tych zawodach URL na stadio... nie chyba? Nie, na torze wyścigowym. To było... Boże, on jedzie cały czas driftem, ja nie chciałem, żeby on jechał driftem. To było dziwne. Na torze wyścigowym tam była taka opcja, że w jednym miejscu, na jednym wyścigu i tylko na tym jednej opcji wyścigu, bo tam było, wiecie, kilka okrążeń robiliśmy na trasce i ta traska była modulowana z tych barierek i tak dalej. No i na jednej opcji było tak, że przeciwnicy zawsze uderzali w tym samym miejscu, w tą samą bandę, nieważne co. Zawsze na tym wyścigu robili to samo, czy bym jakąkolwiek inną wersję gry zainstalował, czy jakiś tam patch, czy nie wiem, jakbyś grał na wersji pirackiej, też byś tak samo miał. To było bardzo dziwne i nigdy tego nie naprawili właśnie w Undergroundzie. To była jedyna opcja, gdzie w Undergroundzie dwójce był taki bug. Tutaj też widać było, że przeciwnicy za każdym razem wypadali poza mapkę i tego ostatniego ziomka nie mogę coś dogonić. Nie wiem czemu, może ja powinienem na tym wyścigu przegrać, ale chyba nie, bo byłem zbyt blisko niego przez chwilę. To jest ostatnie okrężenie, więc powinienem spiąć po ślady jak na siłce i go jakoś spróbować dogonić. Chodzę na czoło, nie próbujcie mnie zatrzymać! Tak więc zostały 3 km jeszcze, więc jakieś tam szanse są, ale jest trudno. Ja umiem latać! Okej, okay. Podganiam go chyba odrobinkę. Tu powinien niedługo gdzieś wypaść z traski. O, coś się tutaj z nim stało. Nie mogę też tak za bardzo szarżować, bo muszę też mieć... Ja mam słabe hamulce w tym BMW. Ulepszałem pod przyspieszenie głównie. I... hamowanie nie będzie szło najlepiej. Ale o, widzicie? Wypadł znowu z traski, znowu się zresetował. Czyli prawdopodobnie w tym miejscu jest jakiś bug, który powoduje, że przeciwnicy zawsze wypadają z traski. Podobnie jak w Undergroundzie 2, o czym przed chwilą mówiłem. Ciekawe. Co jednak w rodzinie coś tam zostanie, nie? Chodzi o serię NFS. Okej, 500 metrów. Mimo wszystko trzeba się skupić. Kuźwa, bo patrzcie, mnie rozbije zaraz. Rozbił się sam. Świetnie. No było blisko. Jakby on ten zakręt lepiej wziął, to byłoby po mnie. Nie dogoniłbym go już. Ale się udało. I co miałem zobaczyć tutaj niby na tym wyścigu, he? Zobaczcie, ja mam wymaksowany samochód. I mimo to było ciężko z nimi. Tak, ulepszenie na skok. Bycie... Na pewno to zainstaluję. Nara. Postęp w misji. Okej, okay, ciśniemy dalej w takim razie. I co my tu mamy? Sobie zrobiliśmy? Jak to wygląda? Mówisz, że familia udoskonala wam auta? No jasne. Myślisz, że osły z południa tak dobrze prowadzą? Serio, to już przegięcie. Musisz robić swoje, żeby spełniać marzenia. Chyba dobrze mówię, co? Co? Tak. Wszystko, by spełnić marzenia. Właśnie. Mam taki pomysł. Następny wyścig odbędzie się na jednym z moich placów budowy. Wchodzisz? Jasne. Okej, pewnie w mieście, nie? Jakiś plac budowy. Okej, dobrze wiem, że się ładuję w sidła. Ale i tak się na to piszesz. Nie można się cofać. Poza tym, to jest ekscytujące. Dobrze, zobaczymy, czy dam radę, jak myślicie? No teraz ten wyścig był trudny dosyć. Przeważnie jest tak, że wyścig z bossem jest bardzo łatwy. Pakowania się w pułapkę, jak i znam. Staram się jak mogę. Do zobaczenia, brach. Tutaj jeszcze mamy szereg innych rzeczy do roboty, między innymi musimy wyzwać wszystkich kierowców, którzy jeżdżą w jeździe dowolnej i ich pokonać. Za to chyba też coś będzie dodatkowo. A tego nie robiłem jakby, znaczy tam kilku pokonałem, ale teraz to będzie dużo szybsze, bo mam dużo lepsze samochody do właśnie takich akcji. Jakiś nowy rekord życiowy zrobiłem, nie wiem w czym. Nieważne. Ops. Dobra, jesteśmy na tym placu budowy. Tutaj kiedyś sobie tak przyjechałem zobaczyć. A, wiem co to jest. Tutaj jest specjalny wyścig. Ten wyścig
Bardzo opłaca się robić. Dostaniemy za niego 26 tysięcy, plus oczywiście premia, jeśli zaakceptujemy jakieś wyzwanie. I jedziemy dookoła, bardzo łatwo go wygrać. Jedziemy dookoła tutaj sobie tej areny, nazwijmy to. Robimy chyba 3 albo 4 okrążenia, czy 5 nawet, coś takiego. Chyba 4 okrążenia się robi i kończymy w tym samym miejscu, więc jest to ta sama sytuacja, co w przypadku driftów, gdzie jedziemy z dołu do obserwatorium i z obserwatorium do dołu. Dzięki temu kończymy i zaczynamy wyścig w tym samym miejscu. Znaczy, jak kończymy któryś z tych driftów, to mamy od razu możliwość zaczęcia drugiego. I tutaj jest ta sama sytuacja, z tym, że w tym miejscu zarabiamy 26 tysięcy, a nie 19 tysięcy, jak w przypadku wyścigu driftowego, czyli driftu. Ale ja i tak robię drifty, bo drifty są po prostu dla mnie ciekawsze. Dobrze, chodźmy na ten wyścig, zobaczmy. Okay. Więc tak, startujmy, zobaczymy, jak mi pójdzie. Oho, co to już pojedynek? W ciągu 2 lat familia będzie mogła się pochwalić największą wieżą w USA. Ale na razie ciesz się wyścigiem. Okej. Czyli to jest chyba boss już, tak szybko? Dobra, skoro mamy jednego przeciwnika, możemy się z nim pospiechać, nie? Nie mam... Czekaj! Kurde, teraz nie mogę rozmawiać. Mam ważny wyścig z bossem. Dzwoni mi telefon, cholera. Się obudzili. Pyk! Taki dobry jesteś, co? No i właśnie to jest fajne w tym NFS-ie, że naprawdę ekstra można spychać tych przeciwników. Bez żadnych skrupułów, oni też nas spychają. Gdzie tu jechać? Tu chyba. Więc to jest dziwne. O, skrócił sobie drogę trochę. Ohoho. Dobra, będę miał okazję, żeby go znowu też staranować. Dobra, drugie, 4 okrążenia tutaj mamy w sumie. Tu możemy też pojechać sobie jakby na skok. Po prawej stronie, bo też mamy tam, widzicie, strzałki dookoła. No powiem wam, że ciśnie tym Chevroletem. Ja już go chyba miałem, zrobiłem go na... Ej, patrzcie, ciśnie, kurde, skubany. Jak on się tutaj tak wcisnął pięknie? Kurde. O, nie są żarty. Ja sobie tutaj chichu chichu, a on tu ciśnie ładnie. Aha, bo tutaj trzeba skrócić. Ty, patrz, zostawił mnie. Ja tutaj driftu, a on co? Wysrał do przodu. Dobra, to jest boss. Ja sobie tak troszeczkę go zlekceważyłem, a tu się okazuje, że tu trzeba... Kurczę, gonić dziada. No to już jest trzecie okrążenie, tor jest bardzo krótki. Teraz tam trzeba jechać. O, rozbił się chyba. Moja szansa. Ajajajajajaj! Jak się gówniano odbił. Masakra. Teraz tu trzeba skrócić. Skracaj BMW. BMW, bawarko, no. Jak go zmuliło. Dawaj. Ostatnie okrążenie, cholera. I co teraz? Trzeba go tak zramować na samym początku, żeby już nie wstał. Muszę pamiętać też o złotej zasadzie, żeby zdawać nitro tylko wtedy, kiedy przyspieszam. Kurde, ej, słuchajcie, ja mam stunigowany samochód na maksa. To jest poziom trudny i jego nie mogę dogonić. No kurde, serio? Aż się wkurzyłem. Co go tak wybiło tu śmiesznie? Nie no. Meta, no nie może być. Musimy to powtórzyć. O, shit. Dobra, robimy go nasza... Ale jak on to zrobił? Kurde, ja mam stunigowany samochód na maksa. Nie może być. Na prostych mi tak odchodził.
familia będzie mogła. Dobra, świetnie, już. Startujemy. Ale na razie ciesz się wyścigiem. A, zaraz skończysz na szrocie. Dobra, gazu. Co on z tą familią tak trzyma? On całkiem spoko koleś jest, nie? Ten ziomek. Taki offroadowiec szaleniec. Goni mnie tam, kurde. Jest szybki, zajebiście. To jest chyba... bo to jest boss, jeśli dobrze kojarzę. To jest chyba najszybszy boss, z jakim walczyłem, naprawdę. Zobaczcie, już mnie podgonił. Nie możemy dać mu się wyprzedzić. Pierdzielony. Aj! No, fajnie! Nie ma opcji, kurde, ja go nie puszczam przodem. Spaduwa. Gościu jest za mocny. Kurde. Dobra, to ładnie poszło. Chociaż tak driftem. Na driftowaniu dużo się prędkości traci. Aj, no skręcaj, żeż! Kurcze. Masakra. Ciężko skręca ten samochód. Może muszę go inaczej ustawić. Zaraz zobaczymy. Może jakby miał te twardsze zawieszenie. A to by wtedy na tych wybojach myślę, że gorzej jeździł. Okej, tutaj ładnie poszedłem. Spróbujmy się po zewnętrznej trzymać, jest troszeczkę bardziej wyprofilowane to. Nawet się nie stara. On tu jakoś w ogóle takim długim ślizgiem wchodzi. Ojej, nie tak! No, BMW, bądź co bądź, ale BMW jest dobre do taranowania. Kościół nie miał szans przy tym zderzeniu. Ale widzieliście, jak on zapierdzielał? Tutaj mnie troszeczkę myli ta minimapka, bo nie wiem, czy mam jechać w tym momencie prosto, czy tutaj właśnie skręcić w ten skrót. Dobra, które to okrążenie? Przedostatnie. Ostatnie okrążenie. Patrzcie, i znowu mnie podgania. Skubaniec. To nie jest ostatni wyścig, właśnie. To jest ciekawe, że to nie jest ostatni wyścig i już mamy starcie z bossem. Czekaj. Czy ja dobrze widziałem? Muszę pojechać jeszcze raz ten wyścig kiedyś, bo tutaj chyba jest mega skrót, z tego co ja widzę. Na tym właśnie wyścigu. Albo źle ogarnąłem. Dobra, tu już mamy metę, ale chyba będę chciał go jeszcze przejechać znowu. Rekomendowane codzienne wyzwanie. Aha, pościg, świetnie. Nasłał na mnie gliny. Dziękuję. Dobra, chodziło mi o to, że tutaj można było gdzieś wskoczyć i pojechać chyba tu jakoś na skrócie albo coś. Bo tutaj mi pokazywało strzałki na tym wiadukcie jakby na górze. To bardzo ciekawe. Jak będę sobie tutaj robił jakieś wyzwania, to właśnie będę używał tego skrótu i zobaczymy, jak na tym wyjdę. No ale teraz już jedźmy, bo mamy misję znowu. Taki spoko ziomek się wydawał, a tu nagle gliny nasłał, nie? Nie potrafią przegrywać. Jutro rano to poczujesz. No gdybym miał to BMW teraz na skoki, to bym poleciał chyba aż do tego zakrętu tutaj. Chyba ich zgubimy, co? No, mamy 6 km do przejechania, także kawałek drogi jest. I jakiś radiowóz się pojawił z uziemiaczem. O cholera. No niestety, moje BMW... moje BMW w ogóle nie ma hamulców, więc to leci jak taka kula, nie wiem, do kręgli. Słownie.
A już się trzeba nim potoczyć. Mogłem tu hamulce właśnie sobie poulepszać. Ja go zrobiłem jakoś pod moc. Niby tam dobrze ma przyspieszać, ale kurde. Korwety mnie gonią, świetnie. Nie mogą dogonić. 300 km na godzinę wersją offroadową, nieźle. 1/13, podaj aktualne położenie. No co ty korweta? Powinno jednym uderzeniem polecieć w kosmos. Z takim molochem wielkim. 3 km. Gonią. Robią jakiś manewr. Dobra, w tunelu ich powinniśmy zgubić. Idziemy pod prąd. O, tu mnie raczej nie złapią te korwety. Kurde, gonią mnie. No, co ty korweta? To jest offroadowa czy jak? A tak. Offroadowa korweta, da się zrobić? Shit. Dobra, tam mamy finish chyba. Chyba będzie jakiś mega skok, albo coś. Idziemy na przełaj. Dawaj korwetę. Ach, ti. Dawaj, jeszcze trochę życia zostało, no. Nie da się mocniej uderzyć, niestety. Dobra, ciśniemy. No tutaj mnie nie złapią. Mam w BMW ustawione zawieszenie na miękkie chyba. Więc tu mnie nie dogonia. Okej. Mamy to! Za szybki, za sprytny. Za wściekły, miał powiedzieć, a nie. Piękniusio. Zobaczmy. Nie. Co za szajs. Okej, została ostatnia misja. Co to może być? Dostała, okej. Teraz zobaczymy. Wow, hej, tu nie Holtzman. Kto mówi? Ktoś z jego ekipy, słuchaj. Nie jesteśmy twoimi fanami. Ale to, co Holtzman wyprawia z familią, to też nam nie pasuje. Co jest? Mam dla ciebie informację, gest dobrej woli. Holtzman kręci się w okolicy kanałów deszczowych, pracując nad nową trasą. Chcesz mu dokopać? Jedź tam. Okej. Dziękuję. Wcale nie musiałeś. Nie ma o czym mówić, ale poważnie, nie mów o tym nikomu. Czy to jest jakaś wkrętka, jak myślicie? Dobra, miejsca... Tak, akurat tutaj mamy salon tuningowy. Nie wiem, czy do BMW... A zobaczę, że są jakieś części, to może się coś powcadza. Może by się udało te hamulce jakoś poprawić, o. Same śmieci. Jedynie to mamy do hamulców, ale wtedy prędkość maksymalna nam spada. Więc no nic nie porobimy chyba z tym samochodem. No nie, tutaj mamy też hamulce, ale też nam prędkość spada i pojemność... Ech. Niedobrze w lucek. No tutaj mamy jakąś kombinację tych części. Też te sobie właśnie te różowe i żółte, czy pomarańczowe porobić. No ale no widzicie, jest jak jest. Chciałbym polosować, nie chcę mi się losować. To BMW jakoś tam jeździ, no tylko te hamulce są jeszcze za słabe. Gdy jedziemy z takimi prędkościami, to ciężko jest wyhamować. Zresztą sami widzieliście, co się działo, jak policja we mnie się wpierniczyła. No, czy to ręcznym, czy nożnym hamujesz, nic się nie dzieje z tym samochodem. Aha, jeszcze musimy sobie zobaczyć jedną rzecz. Dość ważną. Tryb zawieszenia mam miękkie. Dobra, dajmy na tył, zobaczymy, co się stanie. Coś nie, bo wtedy nie będzie skręcać, dajmy na przód. Okej, więc 380 punktów niby muszę mieć, żeby pokonać. Ten kierowca już wcześniej był bardzo trudny, więc nie wiem. Okrążenie w ciągu 120 sekund lub szybciej, okej, powinno się udać. 15 tysięcy bonusu dostaniemy za to, ładnie. Czyli też mamy okrążenia. Kto ci dał znać? Nieistotne, twoja ekipa nie lubi tanich sztuczek. Chcesz zobaczyć sztuczki? Pokażę ci sztuczki. Okej. Chyba już nie jest taki przyjazny jak wcześniej, nie? Patrz, pokażę ci sztuczki. Zniszczę cię, już jest niedobry. No niszcz tam z tyłu. O shit, co to było? Wow. Ups. Oczywiście traska jest przegięta. My god. Wow! No ja mówię, że to jest taka kula od kręgi teraz. Gdzie się potoczy, tam się potoczy. Ja niewiele mogę tutaj zdziałać.
Liczę ten punkt? Chyba tak. Okej. Wow, tu nie wiedziemy. No shit, skąd mogłem wiedzieć? Ach, choroba. Wiesz co, nie. Cały ten sprzęt spowalniać brykę, co Holzman? Ten sprzęt jest warty więcej niż ty. Ouu, już nie jest taki przyjazny. A na początku był taki minutki, fajny ziomek, nie? No serio, o taki... O, zresetowało mi pojazd. Gdzie jestem? Jestem pierwszy jak na razie. Ciężki jestem wyścig. Powiedzmy, że mam znajomych. Każdy z nas ich ma, Holzman. Nie takich, dzieciaków. Nie takich. Dobra, chodźmy tu. Tak, słonko. Chyba tutaj. Osiem. Było blisko. Wolę hamować przed tymi skokami. Mówię, jak kula kurczę od kręgi. Jezu! Ty i twoja ekipa zaczynacie mnie naprawdę wkurzać. A, bo nie robiłem tego, czego sobie życzyłeś. Ty, familia, z tobą w końcu pożałujesz, że tak nie było. Kopiesz mnie, czy cię z tym łajnie, dzieciaku. Okej. Czyli też nie jest jednak przyjazny. A już myślałem, że jest fajny. Tak, to jest NFS. Nie pomyliście się. To nie jest zielony asfalt z telefonów komórkowych. To było dziwne. Znów wezmiesz na mnie gliny, Holzman? Tym razem tylko ty i ja. Obiecałem kolekcjonerowi, że sam się wykończę. Aha. Wy się znacie, rany. Nie chciałbym chodzić na wasze imprezy. Ja już tu hamowałem dużo wcześniej. Naprawdę. Ciężki jest ten wyścig. Ale ja tego ziomka w ogóle nie widzę teraz. On jest jakiś teraz słabszy na tym pojedynku. Grunt, że udało się wyścig w ciągu 2 minut ukończyć. To szkoda, że tak samotnie. No ja stawiam na to, że on będzie taki dobry jak w poprzednim wyścigu. Okej. Okay. Myślałem, że nad tym przelecę, ale no nie pykło. Nie widać go nawet nigdzie z tyłu. Ostatnie okrążenie. Tu zwalniamy. Okej. Okay. Niewiele zostało, Holzman. Gdzieś ty? Spójrz za siebie, jestem tutaj. Gdzie? Nie ma go. Tutaj pojedziemy tym razem może. I teraz tu. Okej, okay. Hopsa. O tak! Tutaj mam jakąś hopkę, a nie, to nie hopka. No, nie da się skręcać! Dlatego ja właśnie chciałem wziąć jakiegoś tam Skyline, jakiś taki mniejszy samochód, a nie SUV-a, który powinien być na offroadach bardziej zwrotny, ale tutaj jakoś niespecjalnie Skyline był bardziej zwrotny, serio. Chodzi mi o tego R32, którego miałem wcześniej. Przydałem go, bo jakoś mi tak nie pasował. A to BMW jest dobre, tylko ja myślę, że potrzebuję odpowiedniego tuningu, ulepszenia może tych hamulców czy coś. Dobra, chodźmy może tu teraz. Tu się da przyjechać? Nie. Hey, co? Skąd ja się tu wziąłem? Już czas to skończyć! Grunt, że jestem pierwszy, okej. Okay. Takie sztuczki nigdy na mnie nie działają. Okej, okay, udało się nawet pobić czyjś czas. O nie. Dobra. 1,5 minuty okrążenie zrobiłem. Czyli wyzwanie zaliczone. Milion dolarów mam na koncie. Świetnie. No i zobaczmy, co teraz będzie. Co on powie, ten Holzman? Okej, okay, pokonana liga. Oh shit! A, to jest ten wulkan, tego to nie chce dziada. No, pojedynka to już spoko. I Aventador.
Nie, Porsche 918 Spider i... A, czekaj, Aventadora już odblokowałem? Co teraz? Gonitwa banitów. Morgan startuje. Nieważne. Pokonamy go, a potem zajmę się tobą. Straszne. Co to jest? Ostatni element układanki. Wygrasz, to familia zdobędzie całe Silver Rock. Przegrasz, a familia zbankrutuje, spłacając mnie i wszystkich innych. Twoje kasyno. Chcesz postawić... Wszystko. O. Ja kontroluję gonitwę banitów. Jak chcesz być tak głupi, to proszę. Przegrasz. To poważny zakład. Co powie twój szef? Cóż, jak dostanie twoje kasyno, powie wszystko, co będę chciała. Aha. Masz rację. Niech wygra lepszy. Oj, wygra. Okej. Okay. A co to za... Tyler. Cześć, Ty. Kto mówi? Nie rozpoznajesz mnie. Czuję się zraniona. Strapieni kierowcy twierdzą, że jestem twoją agentką. Głos ulicy. Twoja ekipa startuje w gonitwie. Udało się. Pogratulowałabym, lecz przed wami ciężki bój. Pamiętajcie o wspierających was w całym mieście. Okej. Życzę powodzenia, Tyler. O! Jego nowa laska! No way! Ale co ja robię w tym samochodzie? Naprawdę! Udało wam się! A niech mnie! My to zrobiliśmy. Wszyscy, wspólnie. Dobra robota! Przyjeżdżajcie na lotnisko! Trzeba obmyślić strategię na wyścig. I ulepszyć fury. Ulepszymy fury i zrobimy gonitwę banitów już w następnym odcinku, na który was zapraszam. Trzymajcie się, na razie, pa pa!